środę rano szaleniec pojawił się w dwóch placówkach pośredniaka. Najpierw w oddziale mieszczącym się w starostwie, a następnie w głównej siedzibie przy ulicy Andersa. Pracownice, które usłyszały groźby, natychmiast zaalarmowały policję. Ten mężczyzna został zatrzymany przez policjantów rzeczywiście w okolicach urzędu pracy. Miał w plecaku przygotowany młotek. Przy zatrzymaniu mówił o tym, że nie znalazł siekiery. Podczas składania wyjaśnień dzisiaj już przyznał się do tego, że groził urzędniczkom, natomiast mówił, że młotkiem chciał je tylko nastraszyć i że miał być to żart. Szantażysta to 41-letni legniczanin, który dotąd nie był karany. Usłyszał już zarzut wpływania groźbą i przemocą na pracę urzędników, za co grozi mu kara do 3 lat więzienia. Policjanci zamierzają wystąpić z wnioskiem o jego areszt. Naszym zdaniem groźby tego mężczyzny były realne. On postawił ultimatum urzędniczkom zarówno w Urzędzie Pracy, jak i w starostwie, że jeżeli do godziny 12 nie dostanie pracy, nie znajdą urzędniczki dla niego pracy, to je zabije, grożąc, że rozwali im głowy siekierą. Mężczyzna zjawił się w urzędzie bez zapowiedzi. Na ten dzień nie miał wyznaczonej wizyty. Był znany ze swych dziwnych zachowań, stąd od pewnego czasu nie przyjmowano go w gabinecie, tylko w ogólnodostępnej sali obsługi klienta. Jest już bezrobotnym, tutaj zarejestrowanym od kilku lat, tak żeby już przyjmowany przez pracowników nieraz. Także znaliśmy praktycznie jego postępowanie, jego zachowanie. Pomimo, że ataki na urzędników zdarzają się coraz częściej, nikt nie dba o ich ochronę. W siedzibie Urzędu Pracy nie ma nawet stróża. Pracownicy, wśród których są głównie kobiety, w sytuacjach zagrożenia skazane są wyłącznie na siebie. Pracownicy urzędu, którzy pracują przy bezpośredniej obsłudze z klientem, przeszli ostatnio kilka szkoleń z zakresu pracy, takich warsztatów z trudnym, agresywnym klientem. Mieliśmy też szkolenia z samoobrony. Kierownictwo legnickiego pośredniaka przyznaje, że jego załoga ma coraz częściej do czynienia z nadpobudliwymi petentami, co z kolei przekłada się na frustrację urzędników. Nieoficjalnie wiadomo, że kobiety, którym wczoraj grożono, nie pojawiły się dziś w pracy, przebywają na zwolnieniach lekarskich.